Witajcie! Z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj gramy w Alien Isolation. Wyłącz blokadę bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, coś zrobiłem na tyle złego, że włączyła się blokada bezpieczeństwa. I teraz niestety nasze zadania są lekko utrudnione. No dobra, zaraz będziemy musieli tą blokadę bezpieczeństwa wyłączyć. Mam nadzieję, że po drodze nic mnie nie zabije. Zyskaliśmy też ten cały sprzęt do otwierania właśnie zamkniętych zamków, zamkniętych drzwi, odszyfrowywania, może wręcz hakowania, więc z całą pewnością jest to na plus. I teraz się troszkę zabawimy. Zobaczmy, czy czai się tutaj zło, czy też nie. Na razie teren wydaje się być czysty. Zobaczmy, co ciekawego można przeczytać w komputerku. Szefie, dobra wiadomość jest taka, że archiwizacja wewnętrznej poczy, bla 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 bla. Bardzo interesujące, jak zwykle. To też jest zapewne bardzo interesujące. Zapomnienie poprzez odosobnienie. Sewastopol stał się kosmicznym zaściankiem. Na stacji znajduje się jedynie 10 optymalnej populacji. Stacje dokujące są puste, a sklepy i punkty obsługowe zabite na głucho. Zamówienie naprodukowane niskim kosztem androidy Sixona już od dawna przestały spływać, a przestarzała CI nadzorcza od Apollo cały czas się psuje. Dobra, jakieś takie pierdołki. Dźwięk może sobie puśćmy, żeby było ciekawie. Dobra, chyba dźwięk się zmontował. Tam jeszcze coś było jedno, to też to przeczytam szybciutko. Ta ostatnia rzecz jeszcze była, zobaczmy. Użytkowe jakieś. Też nie działające. No dobra, to pożegnajmy się w takim razie z systemem i rozejrzyjmy się. Wyłącz blokadę bezpieczeństwa. Chyba sobie jaje robisz? Chyba sobie jaje robisz? Dobra. Jest mała trema. Dobra, mamy też szafkę obok, jakby co. Zawsze możemy pobiec do szafki. Czyli, krótko mówiąc, piąty odcinek to odcinek spotkania z obcym. Spadam stąd. Schowałem się i nie wychodzę stąd nigdy! Dobra, może nie będzie tragedii. Mamy tylko wyłączyć system bezpieczeństwa. Tylko wyłączyć system. On został już wyłączony, dobra. Dobra, spokojnie. On sobie poszedł, dobra. Co zrobiłaby nasza bohaterka? Na pewno nie szłaby w tym kierunku, tylko wróciłaby chyba drogą domyślną. Ale nasza bohaterka jest głupia, więc idzie za obcym. I obcego ni słychu, ni widu. Czy rozsądne? Nie, to nie będzie rozsądne. Jeszcze nie teraz, dobra. On dziś tu pewnie będzie, więc to nie będzie rozsądne. O nie. Albo to będzie rozsądne, bo pewnie zagoni nas w kozi róg. Więc może lepiej właśnie będzie, jak to jednak rozwalimy. Warto mieć jakąś alternatywę ucieczki, kiedy on tuż będzie. Dobra. Że tak powiem, otwórzmy to, zdemontujmy. Kurczę, sytuacja zaczęła się naprawdę nieźle rozkręcać. Czas najwyższy na zabawę w chowanego. Wszystko wskazuje na to, że jakby nikogo nie widać. A i mam nadzieję, że obcy nie potrafią chodzić takimi kanałami, bo to mogłoby być dosyć przerażające. Dobra, wiecie co, wyłączyliśmy alarm, więc teraz krótko mówiąc musimy się po prostu w świecie stąd wydostać, czyli pójść na górę. Być może obcy był tylko teraz tutaj na chwilę. No właśnie, może już go nie będzie. Dobra,
Chyba droga jest czysta. No to lecimy na górę. Tutaj będą za chwilę ci ludzie, którzy chcieli nas zabić, przypominam, więc oni też byli trochę denerwujący. Ale chyba lepsze to niż... O kurczę, zamknięte. Poczekaj, ja na pewno biegłem na sam szczyt. A może ja stąd przyszedłem? Dobra, nieważne. Otworzę drzwi na samym szczycie. Dobra, krótko mówiąc, znowu trzeba się włamać. No to szybciutko skakujemy system. Dobra, co my tu mamy? To, potem jest to i potem to. Bardzo prosty zamek, bez problemu otworzyliśmy go. Kurde, co się tam dzieje? W razie czego mamy spluwę? W razie czego mamy spluwę? Ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. O, ja, au. To musiało boleć. Kurde, ja się chowam. Chowaj się. Fuck. Nie mam mnie tu. Ojeju! Dobra, zmieniłem zdanie! Jednak tu jestem pomocy! Zostaw mnie! Zostaw! Ojeju! Ojeju, nie! Zostaw mnie! Jejusiu! To było straszne! I to i tak bardzo... O, ja cię kręcę. Aż tutaj. Dobra. Dobra. Dobra, czyli musimy kawałeczek jeszcze powtórzyć. Musimy jeszcze raz spotkać, mieć tutaj pierwsze spotkanie z obcym. A potem, że tak powiem, się stąd wymknąć. Czyli krótko, mogłem się zapisać zaraz po tym, jak udało nam się to już załatwić. Dlatego przez to będziecie musieli oglądać mnie, znaczy powtórkę z programu. Dobra, tutaj otwieram oczywiście elegancko drzwi. Tym razem już znamy, wiemy o co chodzi, to przynajmniej nie będziemy mieli takiego problemu. Chyba inne rzeczy tym razem. Chyba w tych skrzynkach losowe rzeczy są dobierane. O, tu jeszcze jest skrzyneczka, ją ominęliśmy. Dobra, pozbierajmy wszystko, co w niej było. No dobra, wiecie co, skakujmy to znowu. Znowu będzie mała animacja. Więc tutaj musimy poczekać. Można ją pominąć? Chyba nie za bardzo. Bo to jest taka budująca klimat, że tak powiem. Ale jednak jak ten obcy zaczął mnie biec, to było okropne. Ja cię kręcę, myślałem, że tam zaraz padnę. On naprawdę szybko biega. A że tak powiem, tam też nie było żadnej szafki, żeby się schować ewentualnie. Więc moment, kiedy mnie dorwał, myślałem, że umrę przez chwilę. To było coś okropnego, coś naprawdę okropnego. Ale jest i pierwsze spotkanie z obcym. Uff. Czyli krótko mówiąc, dopiero tak naprawdę teraz zacznie się zabawa. No, to jest właśnie obcy, o którym wszyscy mówią. Dobra. Dobra, spadajmy stąd. Najpierw się jeszcze tutaj szybciutko zapiszmy, żeby po prostu bliżej mieć safe. No i teraz chodźmy faktycznie na górę. Pamiętamy, jest mały problem, bo pamiętamy, że tam faktycznie obcy sobie biegał i zabijał ludzi. Możemy wykorzystać chaos, jaki tam panuje i znaleźć szybko schronienie, ale krótko mówiąc, i tak będziemy musieli chyba stawić mu czoło. Więc niestety będzie troszkę przerażająco. Ojejciu. Za dużo przyglądania się, a za mało ucieczki było. Uff, to było okropne. Jeju, naprawdę, to było po prostu coś okropnego, co się tam wydarzyło na górze. I teraz ponownie idę znowu w sidła samego diabła. Kurde mać, tam jest szafka, dobra. Nie, to nie jest szafka.
Błagam, nie podejdź tu, nie podchodź tu, błagam, błagam. Daj mi spokój, nikogo tu nie ma. Ja zaraz umrę. Dobra, spokój, Blady. To chyba będzie dobry pomysł. A, dobra, tu jest, żeby wejść. Dobra, rozumiem. Ale nie wychodzimy. Mam nadzieję, że dzięki temu przejściu... Nie, to jest chyba tylko dodatkowe takie przejście. Jakaś znajdźka. Dobra. Weź przedmiot. Osiągnięto limit, dobra. Tu jeszcze coś jest. Dobra, wydaje mi się, że broń w kierunku naszego aliena może być bezużyteczna. Na pewno nie w takich małych ilościach, jak ja mam. Dlatego tak, skupmy się. Granat kukowy. To doskonały pomysł. Nie wiem, jak się tym rzuca, ale zastosujemy w stosunku do niego granat kukowy, który... Nie, no błagam, co ja tu robię najlepszego? W czemu ja w to gram? Jak to się rzuca? Albo dobra, niech on tam pójdzie. Idź tam. Ja pierdolę, to moja jedyna szansa. Szybko. Ojeju, siu. Szybko, zrób to szybko. Masz tu w każdej chwili wrócić. Dobra, szybko, skakowany system, otwieraj te pieprzone drzwi, szybko otwieraj, zanim, kurczę, odbije mu i tu przyjdzie. Szybko otwieraj. Otwierajcie, znaczy włączaj się. Uff, jeden problem z głowy. Jeju, co za trema. Jak mnie to wystraszyło, to był akurat już dosyć taki przerażający moment. Zwłaszcza kiedy on tam chodził i trzeba było unikać spotkania właśnie z nim. To było straszne, muszę przyznać, naprawdę przerażające. A, takie gry jednak mówią trochę wystraszyć. Jest ten dreszczyk emocji, kiedy to nie za bardzo można strzelać, a właśnie trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć. No dobra, teraz powinno być trochę spokojniej, mi się wydaje. Co my tu mamy? Jakieś... O, kurczę, kto to jest? Porozmawiajmy z nim. Hello, my name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seekson is losing the tech race. Dobra, krótko mówiąc, mamy tutaj robota. Dobra, rozejrzyjmy się troszkę po tym terenie. Może tutaj znajdziemy coś ciekawego. Pamiętamy, że cały czas naszym głównym celem tak naprawdę jest, zaraz przypomnę, dostać się do pokoju łączności. Czyli krótko mówiąc, cały czas próbujemy się dostać do tego pokoju łączności. A to, że to jest dosyć ciężkie, to inna sprawa. Dobra, zastanówmy się też na tym ogólnie. Tak, wiem, już się tym bawiliśmy. A, to są dostęp do drzwi na przykład. A, pamiętamy, poczekaj, bo muszę się zastanowić, gdzie ja jestem. Co to jest? Oczyszczenie powietrza, obraz kamery. Obraza z kamery nie ma. I wyłączmy na chwilę. Dostęp do drzwi. Dobra, wyjdźmy. Zobaczmy, czy jakieś drzwi się faktycznie odblokowały. O, faktycznie, drzwi się odblokowały. Widzicie, jakie to jest magiczne? Dobra, wiecie co? W sumie mam taki pomysł, że... O, możemy w sumie... A nie, nie mamy jednej rzeczy, żeby to skonstruować. Przydałoby nam się więcej tych, że tak powiem. Przydałoby nam się o wiele więcej tych wszystkich, nie tyle materiałów, co planów na różne rzeczy. Dobrze, przynajmniej mamy te granaty odłamkowe. Głupio byłoby cokolwiek ominąć, ale względnie wiecie, że to jest możliwe, ominąć cokolwiek. Kurde. Już wiem, o co chodziło z tym oczyszczaniem powietrza. Dobra, zamknijmy ten pokój.
oczyszczanie powietrza. I tu jeszcze jest jakiś widok, obraz z kamery. Nie jestem pewien, po co miałoby być to włączone, ale nieważne, wyłączmy. Oczyszczanie powietrza tu, o, tutaj nam trochę ułatwi wędrowanie właśnie po tym pomieszczeniu. Po tym korytarzu się uznaczy. To są chyba roboty, co nie? Roboty chyba nie są groźne. Gdzie ja idę? Widzicie? Wymagany palnik jonowy, czyli krótko mówiąc, kolejna rzecz jest potrzebna, żeby zrobić kolejną rzecz. Do czego jest ten potrzebny palnik jonowy? Co my właściwie mamy robić z tym sprzętem? Can I help you? I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. I wouldn't advise it. Dobra, krótko mówiąc, nie będzie nic, te roboty nie za bardzo nam pomogą. W tamtą stronę nie idziemy. Krótko mówiąc, to jest jakaś ogromna stacja. Mi się wydaje, że to jest o wiele większa stacja niż w przypadku Nostromo. Nostromo to tylko przewoził jakiś ładunek i względnie to nie była jakaś duża stacja. Tylko wręcz jakaś malutka, tak mi się wydaje, że my byliśmy tylko w tym całym statku. Nie no, jakiś tam statek był, ale czy to nie był chyba statek aż taki jak właśnie te całe Sestesa, no, jak to miasto, jakkolwiek ono się nazywa, na S. Sestasospol, nieważne, no. Some kind of tracker. It's been modified. Dobra. Space, aby użyć czujnika ruchu. No, no problem. Dobra, super, naprawdę mega super przydatna sprawa. Jestem pewien wręcz, że to się naprawdę super przyda. Co tu jeszcze mamy? Mamy też tutaj jeszcze jakiś dostęp do terminalu, więc też się przyjrzyjmy. Możecie, jak macie ochotę, możecie przeczytać. Dobra, zobaczmy udostępnione też, jak chcecie możecie poczytać dźwięk. O. Kurczę, udało mi się coś obejść. Super. Co tu mamy jeszcze? Weź środek spalający. Osiągnięto limit. Dobra, czyli tego już nie mogę wziąć. Tutaj środek spalający. Coś tu jeszcze jest przydatnego. Jakieś może plany na ścianach gdzieś powieszone, ale nic z tego nie widzę. Czyli krótko mówiąc, to chyba jednak wszystko. Tu wszędzie drzwi są pozamykane, ale za to tutaj coś otworzyliśmy. O, coś dla mnie. Zapisujemy grę. Oczywiście to taki zapis plusów powinno być jak najwięcej. Ale są przynajmniej w jakichś takich strategicznych miejscach, całe szczęście. No dobra. Jak zwykle nie wiem, co to nam da, ale otwieramy. Zawsze możemy znaleźć coś ciekawego. Choć materiałów mamy dużo, bardziej by się przydały jakieś plany. No właśnie, tak też myślałem, że tutaj niczego ciekawego nie znajdziemy. Chociaż jeden czujnik zawsze do przodu. Co takiego? Co on powiedział? Dostań się do pokoju łączności. To jest nasz główny cel. Teren na razie jest czysty. O właśnie. Granat hukowy, hałaśnik. Czyli krótko mówiąc, to jest prawdopodobnie coś, co będzie odwracać całą resztę. Super. To użyjmy oczywiście. Co jest potrzebne, żeby to zmontować? Akumulator, czujnik i injektor. Iniektor
jakiś SCJ. Mhm. No i oczywiście, że ten. Jasne, że konstruujemy. Konstruujemy, ponieważ mamy tego naprawdę... hałaśnik moim zdaniem się przyda. A my nawet sporo tego mamy, więc z całą pewnością skonstruujemy taki hałaśnik. Mi się wydaje, że trzy hałaśniki mogą nam się z całą pewnością nam ułatwić o wiele zadanie. No, zwłaszcza, że tutaj widzimy, że dużo ciekawych rzeczy leży. Super, kolejny plan. Więc super sprawa, naprawdę. To nam może się naprawdę bardzo dobrze przydać. Co to jest? Aha, to jest po prostu chyba. Po prostu specyficzne otworzenie drzwi. Coś tutaj jeszcze jest ciekawego? Chyba nie, no to idziemy dalej, prawda? Może się zapiszmy jednak, tutaj zrobiliśmy parę tych granatów, więc zapiszmy się. No, będziemy mieli tak save zaraz po save'ie, ale dobra tam. Grunt, żeby było. No i chodźmy dalej się rozejrzeć. No, szybko, szybko, szybko. Zobaczymy, czy tym razem nas coś zaatakuje, czy może nie. Bardzo mnie to ciekawi. Och, czuję ten klimat. Naprawdę jest. Dużo szafek, w których możemy się schować. Let me in. I need to contact my ship. There's gotta be another way inside. No dobra, czyli krótko mówiąc, tędy się nie dostaniemy. W takim razie znajdziemy inną drogę, że tak powiem. Nic straconego. O kurczę, poczekajcie, muszę teraz się... Uff, udało nam się. Inny sposób na hakowanie systemu, że tak powiem. Ale też dosyć logiczne. Baterie do latarki. Tutaj mam... Ej, patrzcie, jak moja bohaterka nisko kucnęła. A widzicie, ona kuca jeszcze niżej, kiedy na przykład chcemy wejść na przykład pod stół. To wtedy ona kuca jeszcze niżej. Czyli krótko mówiąc, można się też chować pod takimi rzeczami jak choćby stół. No i dobra, no i chodźmy do tego tunelu. Mamy jakby co na ten, że tak powiem, baterię. Let me pass. It's me, Hughes. Don't you recognize me? Listen to me. We've got to reestablish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back! I'm warning you! Tut, tut. This is always amicably. Tak mi się wydaje, że to jest mała sugestia, żebyśmy nie wchodzili im w drogę, ponieważ mogą zrobić nam krzywdę. Mogę się mylić, ale tak mi się po prostu wydaje, że może właśnie o to chodzi. Żebyśmy przypadkiem nie wchodzili im w drogę, ponieważ to jest teren strzeżony i nie powinno nas tutaj być. Kurde. Ej, na momencik, jak ja mam niby tutaj wyjść? Już wiem. Zobaczymy, czy w ogóle to da się na przykład w jakiś sposób, nie wiem, skakować. Chyba nie za bardzo. Zobaczmy też, pod jakim kątem to idzie. A, dobra, czyli krótko mówiąc, to cały czas pilnuje tu ich drzwi. Czyli krótko mówiąc, będziemy musieli prawdopodobnie to w jakiś sposób wyłączyć.
On jest chyba tam zajęty, więc tutaj się szybko... Szybko sobie pohakujemy. Użytkowe. Dobra, nie będę tego czytać, bo za bardzo czasu nie mamy. Ale chyba nas nie widzi, więc chyba... Będziemy mogli podejść. Co nie? Jestem ciekaw, czy to coś da się zabić. Uderzając na przykład w głowę. Jak myślicie, dałoby się to coś zabić? A może by się nie dało wręcz? Co tu idzie? Boję się, że może tu podejść, dlatego się ukryłem. Ale nie, nikt tutaj nie podszedł. Więc szybko spadajmy stąd. Uff, udało nam się. Że tak powiem, bez zauważenia się przekradliśmy. Uff, to była całkiem dobra akcja. Jesteśmy całkiem zdolnymi ludźmi. Naprawdę całkiem nieźle. Uff, mało brakowało. Wiecie co? Na wszelki wypadek będę tutaj za tym. Albo wiecie co? Jeszcze lepiej. Dobra, droga czysta. Bałem się, że właśnie coś może wyjść z tego i wtedy mogłoby mnie w łatwy sposób załatwić. Ale na szczęście niczego takiego nie było. Uff, udało się. Kolejny moment został... Kolejny fragment przeszliśmy. No, tego skradania tutaj będzie chyba całkiem sporo. Przypominam, że jeszcze ani jednego strzału w sumie nie... To jest właśnie Storens mówili. Dobra, wiecie co, zapiszmy się. Bardzo dobrze. Uff, całe szczęście. No dobra. No, ogólnie rzecz biorąc, już dzisiaj troszkę graliśmy, dlatego w tym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo wam się podobał, gdyż jak sami widzieliście, było doprawdy bardzo emocjonująco, zwłaszcza kiedy wyskoczył na nas alien. Po raz pierwszy raz musieliśmy się przed nim ukrywać i to dopiero były emocje, że tak powiem. A teraz się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał, no i do usłyszenia. Cześć wam!